Dziś mamy wakacje z historią o roku 1863-64, gdzie stworzyliśmy tak zwaną podróż w lata nadziei, w lata walki o niepodległość, o to ziarno ku niepodległości, czym był właśnie rok 1863. Stworzyliśmy tą diaromę, stworzyliśmy to obozowisko, gdzie tutaj właśnie w ramach tych wakacji z historią obrazujemy, pokazujemy poprzez tą lekcję nieszablonową historii te czasy związane z zawieruchą powstania styczniowego. Raz, dwa. Ha ha.